Hej kochani, dzisiaj opowiem wam kilka żenujących, strasznych, mrożących, krew w żyłach, a może trochę zabawnych historii związanych z fryzjerami. Odpowiem wam na pytanie, dlaczego przez wiele lat w ogóle nie ufałam osobom wykonującym ten zawód, jak wielokrotnie zostałam oszpecona, co się wydarzyło na mojej głowie. Jeżeli chodzi o moją dzisiejszą fryzurę, to zrobiła ją dla mnie Klaudia. To dla ciebie, kochani, Klaudia nie jest fryzjerką, a robi tak niesamowite rzeczy na głowie. Sama bym w życiu czegoś takiego nie wykonała. W każdym razie, tak, jeżeli idę do gabinetu, jeżeli idę do salonu fryzjerskiego, oddaję się w ręce stylisty czy fryzjera, to daję mu 100% zaufania w kwestii tego, co zostanie zrobione na mojej głowie. Tymczasem wielokrotnie moje zaufanie zostało nadszarpnięte. Pierwsza historia, którą chcę wam opowiedzieć, była związana z przedłużaniem włosów. Ja byłam mniej więcej miesiąc przed ślubem mojej siostry, na którym to byłam świadkową. Tak więc tego dnia również ja chciałam dobrze wyglądać, a że miałam dość krótkie włosy, z których niewiele dało się zrobić, postanowiłam włosy przedłużyć metodą tą doczepiania na klej keratynowy. No i wybrałam się do salonu, do pewnego pana, do którego regularnie chodziłam na koloryzację. Ja wtedy miałam taki blond platynowy, który ciężko było uzyskać w domu, to były czasy studiów. No i postanowiłam u niego z tej usługi skorzystać. To było, słuchajcie, już wam mówię, to było jakieś 8 lat temu i wtedy pamiętam, że zapłaciłam za to przedłużanie 1000 albo 1200 zł, więc naprawdę było to dla mnie bardzo dużo pieniędzy. Musiałam nadszarpnąć moje oszczędności, no ale stwierdziłam, że skoro ten fryzjer jest taki fajny, że często do niego chodzę, nigdy mnie nie zawiódł, to w tej kwestii też będzie super. No i te włosy on mi przedłużył na ten klej i co się stało? Wracam do domu, wieje wiatr, ja po prostu zachwycona, że mogę zarzucić długimi włosami do połowy pleców. No i razem z wiatrem odfruwają moje włosy, dokładnie takie kępki. No i dotykam tych włosów i one zostają mi w dłoni, dotykam z drugiej strony, dzieje się to samo, więc wracam do tego salonu. Ja mówię, matko, co ty zrobiłeś? W ogóle coś tu jest nie tak. A on mi mówi z takim przekąsem, że to ze mną jest coś nie tak, ze mną jest coś nie tak, że ja mam coś nie tak ze strukturą włosów, że mam takie śliskie włosy, że dlatego można powiedzieć, że te przedłużki, przedłużane pasma się nie przyjęły. Myślę sobie, kurczę, albo on ze mnie robi debila, albo ja naprawdę mało wiem o fryzjerstwie, bo nie słyszałam o czymś takim nigdy wcześniej. Ale okej, ufam mu, mówię, może faktycznie tak jest. No i słuchajcie, wróciłam do domu, części włosów już nie miałam, bo wiał straszny wiatr. Więc ja przerażona, do ślubu trochę czasu zostało, no i te włosy warkocz, wkitek, żeby jak najmniej ich wypadało. Kiedy nadszedł dzień ślubu mojej siostry, tych włosów miałam tak mało, że jedyne co mogłam z nimi zrobić, to związać je tutaj u góry, zrobić taki kok i resztę włosów miałam pofalowane, miałam takie loczki zrobione, które zwiększały objętość. No i wróciłam z tego ślubu, bo miał on miejsce w Warszawie i wracam do tego salonu i mówię, trzeba zdjąć mi tę resztkę włosów, tak? No i ten mój fryzjer mówi, dobra, zdejmiemy te włosy, to jest w cenie tej usługi, czyli jakby gratis, no zapłaciłam tysiaka za to, żeby mieć te włosy, czyli w tej cenie było zawarte również zdjęcie włosów. No i on mówi, dobra, zrobimy ci fajną platynę na lepszy humor. Ja mówię, dobra, jest mi się fajnie, ma klasę, chcę mi się zrekompensować za to, że te włosy po prostu kompletnie nie wyszły i nie dostałam usługi, za którą zapłaciłam. Ale wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy po 3 godzinach siedzenia w tym salonie dostaję rachunek na, nie pamiętam ile, 150 zł, 120, takie były wtedy ceny. Ja mówię, hola hola, mówię, no chwileczkę, zrobiłeś mi włosy, które mi wypadły, które miałam na głowie niecały miesiąc, a miałam je nosić minimum 3 miesiące i to jeszcze miałam je miesiąc i na końcu wyglądały po prostu tragicznie, no coś najgorszego. I bierzesz ode mnie pieniądze, a zasugerowałeś tak, jakby to miała być rekompensata. A on do mnie, ty chyba jesteś niepoważna, ja nie mam za co ci przepraszać. I ja mu powiedziałam wtedy tak. Chłopie, ja ci źle nie życzę, ale żebyś nie wspomniał moich słów, że z takim podejściem do klienta długo kariery i miejsca kariery nie zrobisz i długo miejsca w tym salonie nie zagrzejesz. No i słuchajcie, pół roku później ten salon się zamknął. Tak więc byłam złą Ajdą, byłam złą wróżką, ale przewidziałam to, co się stało. Byłam totalnie rozgoryczona, była to dla mnie absolutna tragedia.
Innym razem, kiedy wybrałam się do fryzjerki, a byłam wtedy w 8 miesiącu ciąży, byłam naprawdę ogromną kobietą, przytyłam w ciąży 27 kg, więc możecie sobie to wyobrazić. Miałam ogromne pucki, w moim mniemaniu no, wyglądałam na taką potężną panią. I poszłam do fryzjerki zrobić grzywkę i poprosiłam o podcięcie końcówek. Włosy miałam mniej więcej tak, jak mam teraz ten warkocz, to mniej więcej te włosy były dotąd. No i poprosiłam o delikatne podcięcie końcówek i zrobienie delikatnej grzywki. Jakie było moje zdziwienie, kiedy pani obcięła mi włosy dotąd. Dokładnie, dotąd miałam obcięte włosy i grzywkę mi zrobiła taką prostą i wyglądałam tak, jakbym miała po prostu hełm. Jakbym zsiadła z motoru i bym nie zdjęła hełmu. I połączenie tej fryzury razem z hormonami, które wtedy bardzo intensywnie buzowały w moim organizmie, sprawiło, że byłam bardzo rozgoryczona i wściekła. I jednocześnie jak ta fryzjerka skończyła fryzurę, a ona w trakcie obcinania, ja już się dziwiłam, że tak pani dużo tych włosów obcina, nie, to takie wrażenie. Ja byłam w takim szoku, że ja w ogóle nie zrobiłam żadnej afery, po prostu wyszłam, pojechałam do domu i co? Poryczałam się, tak, ryczałam wtedy długo. Kolejną żenującą historią była taka, kiedy moja mama zaproponowała mi, żebym poszła z nią do jej ulubionego fryzjera, takiego osiedlowego, do pani K. Bez żadnych imion i nazwisk, żeby nikogo, broń Boże, tutaj nie zniesławiać. Więc i ona mówi, chodź ze mną, ona robi tak ładnie, super włosy i w ogóle, a to był taki czas po świętach, przed Sylwestrem, więc stwierdziłam, że pójdę do niej sobie zrobić koloryzację, bo ja wtedy byłam na etapie robienia koloryzacji w domu, ale stwierdziłam, że pójdę do niej zrobić taki ładny platynowy blond. I to był błąd, słuchajcie, ten blond to był błąd, bo teraz wyobraźcie sobie sytuację, że pani super fryzjerka mojej mamy zmywa mi farbę z włosów i patrzę w lustro, ona suszy te włosy, suszy i co ja widzę? Kurczaka wielkanocnego, a byliśmy po Bożym Narodzeniu, a ja wyglądałam jak kurczak wielkanocny. Może teraz ta fryzura by się nadała. Ale czułam się strasznie, wyglądałam jakbym miała jajecznicę na głowie. Nigdy więcej nie wróciłam do tej fryzjerki. Zapytałam moją mamę, jak ona w ogóle mogła mnie tam zaprowadzić i dlaczego ona mi to zrobiła. No co moja mama powiedziała, że ja przecież bardzo ładnie wyglądam. I powiem wam, że wtedy na Sylwestra miałam absolutnie totalnie ulizane włosy do tyłu, miałam taką dość grubą opaskę, tak żeby jak najmniej tej żółci się wylewało, jak najmniej tej żółci było widać. Więc tak, to było kolejne moje oszpecenie w salonie fryzjerskim. Ja z tego oszpecenia bardzo długo potem wychodziłam, dekoloryzacją u innych fryzjerów, po prostu tragedia. I ostatnia żenująca historia, która wciąż we mnie pozostaje, której nie mogę zapomnieć, miała miejsce wtedy, kiedy pewnego razu budziłam się rano, byłam po takich dużych zmianach życiowych i stwierdziłam, że z blondynki chcę stać się czarna. Kupiłam farbę, tak, bo mój brak zaufania do fryzjerów często kończył się tym, że ja sama eksperymentowałam w swojej łazience. Kupiłam czarną farbę i stałam się w ciągu 2 godzin szatynką. No i moi znajomi mnie na uczelni nie poznawali, pamiętam, że to było przed moją imprezą urodzinową, na imprezie urodzinowej w klubie ludzie stawali obok mnie przy barze, zamawiając drinki, nie poznając mnie, ja po prostu w szoku, bo naprawdę się zmieniłam. Wyglądałam tragicznie, czułam się jeszcze gorzej, więc postanowiłam zdekoloryzować te włosy, no i udałam się do salonu poleconego mi przez kumpelę, takiego naprawdę na bardzo wysokim poziomie, zaufanego, bardzo też przy tym drogiego. No i stwierdziłam, że super, na pewno mogę im zaufać, bo jednak dekoloryzacja, powrót z czarnego do blond, no to musi być coś wieloetapowego na naprawdę dobrych produktach, żeby tych włosów nie spalić. No i poszłam do fryzjera. No i fryzjerka stwierdziła, że ona mi nie zrobi tej dekoloryzacji po całości, tylko zrobi pasemkę. Ja mówię, no okej. No i oczywiście skończyło się jak zawsze, prawie zawsze. I wyszłam od fryzjera z czarnymi włosami, na którym były rude pasemka. Tak, i miałam rudę pasemka, wyglądałam tragicznie, czułam się jeszcze gorzej, rudy odcień przy mojej jasnej cerze. To było coś najgorszego i bardzo szybko znalazłam innego fryzjera, który faktycznie stopniowo przez brąz, taki ładny, ciepły brąz przeszedł do, wrócił do mojego blondu. Więc kochani, tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o miłe doświadczenia z różnymi fryzjerami, to najmniejsze doświadczenie spotkało mnie niespełna rok temu, jak odkryłam fryzjera, do którego chodzę teraz, który mnie słucha, który robi to, o co poproszę, z jakąś małą nutą swojej inwencji.
Jeżeli ktoś jest z Trójmiasta i jest zainteresowany, to oczywiście chętnie podam namiary. W końcu poznałam taką osobę, która nie niszczy moich włosów, która wręcz odradzała mi teraz, jak byłam ostatnio, żeby zrobić sombrę. Powiedziała, nie rób sombrę, zostaw naturalny odrost, który masz razem z ombrę, bo wygląda super, to są zdrowe, piękne włosy. No i jej posłuchałam, zrobiłyśmy tylko lekki toner. Wow, w końcu, Kasiu, mam nadzieję, że zawsze taka będziesz i że się nigdy nie zmienisz. I tak, i miałam miłe doświadczenia też z osobami znalezionymi gdzieś tam na Allegro, kiedy na przykład przedłużałam włosy u kogoś w domu, co wychodziło dużo taniej jak w salonie, czy miałam takie syntetyczne długie warkocze, robiłam to 3-krotnie w swoim życiu. Na ten temat nagram Wam osobny odcinek, opowiem o tym, jakie to miałam fryzury i skąd w ogóle moja potrzeba właśnie przedłużania włosów, jakie mam doświadczenia w tej kwestii. Jak już teraz usłyszeliście, to przedłużanie na klej keratynowy to było totalne dno i porażka. Więc tak, gdybym się zagłębiła w temat, to mogłabym Wam opowiadać również o sytuacjach, kiedy poszłam, nie wiem, podciąć grzywkę i wychodziłam z czymś dotąd, w czym wyglądam jak spaceman. No naprawdę, tutaj można historii opowiadać przez kolejne 3 godziny, ale musielibyśmy się spotkać indywidualnie, bo nie mam takiej pamięci na karcie i przy jakimś dobrym drinku, tudzież herbacie wymienić się doświadczeniami, bo jestem pewna, że Wy również takowe posiadacie. Więc kochani, to wszystko, to moje wszystkie żenujące, najbardziej żenujące historie z salonami fryzjerskimi, z fryzjerami, które sprawiły, że przez bardzo długi czas nie ufałam fryzjerom. Był taki czas, że w ogóle nie chodziłam, chyba z 2 czy 3 lata miałam już takie rozdwojone końcówki, długie włosy, ale nie mogłam, słuchajcie, się przekonać, bo się bałam, że znowu pójdę pociąć końcówki, a wrócę z włosami dotąd i będę po prostu kobietą w kasku albo w takim garnku, czyli grzywka odcięta od garnka nałożonego na głowę, bo takie grzywki też w swoim życiu miałam. Dzięki za uwagę, kochani, czekam na Wasze żenujące historie, piszcie je na dole i lajkujcie siebie nawzajem, zobaczymy, która historia będzie miała najwięcej lajków i się okaże najbardziej żenująca. Nie mogę się doczekać, aż się zabiorę za lekturę. Dzięki, kochani, za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Kurde, no ludzie, co się dzieje w ogóle? Co się dzieje? Dajcie znać, czy jeździcie Uberem, ja nie. My jeździmy normalnymi taksówkami jakoś, no nie mogę się przekonać do tego Ubera.